ulica Andersena 8-5. No my tak już właściwie od początku przyjeżdżamy tutaj na różne uroczystości i w związku z tym jesteśmy ostatnio, znaczy właściwie cały czas na zaproszenie. Tworzymy razem, że tak powiem, powstawanie tej świąt. Tak przynajmniej odbieramy, tak czujemy wewnętrznie, że jesteśmy uczestnikami tworzenia tejże świątyni. O tak bym to powiedziała. Bo jest to wotum wdzięczności, to jest od lat było marzeniem całego naszego narodu, naszych wielkich władców rządzących. Przeszkody były różne, no i wreszcie sprawa ruszyła i chwała Panu, tylko jaki to będzie jeszcze finał, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że skuteczny i że do końca wytrwamy wszyscy w tej budowie. W życiu każdego katolika sprawa opatrzności jest sprawą wielkiej wagi. Opatrzność to cała nasza Trójca Święta, no i właśnie ta opatrzność nam, że tak powiem, dodaje ducha wiary, dodaje nam ducha patriotyzmu, ducha takiej nadziei. No. Nigdy nie miałam od dziecka takiego odruchu, że coś się dzieje z winy Boga. Zawsze wiedziałam, że Bóg jest i Bóg jest tą najważniejszą osobą w moim życiu od najmłodszych lat. Myślę, że to jest kwestia wyjścia z domu z takim przekonaniem, znaczy wzrastałam z takim przekonaniem. I w związku z tym nawet jak jakieś miałam niepowodzenia, to one nie wiązały się z winą Bożą, tylko po prostu jakoś coś tam mi nie wyszło, no może moja wina, może po prostu jakaś moja słabość, ale nigdy nie wina kogoś, wina powiedzmy może koleżeństwa, domowników załóżmy, ale nigdy Boga. Nie ma sytuacji takiej, że jest coś, wszystko, właściwie ja wzrastam z Bogiem, ja tego nie rozumiem, jak powiedzmy niektórzy przeżywają takie traumy bardzo, że dopiero poznają Boga w jakimś tam okresie swojego życia. Ja tego Boga znałam właściwie od początku. Chyba nie mam poznałam go, bo moi rodzice tacy byli. To, że od początku czuję moc Bożą, to nie znaczy, że od początku tego Boga znam tak jak bym chciała znać, prawda? I w związku z tym, no, próbuję jakoś tak poszukiwać, wzmacniać, poszerzać swój horyzont wiary poprzez różne sytuacje, przynależność do grupy wspólnotowej, przez lekturę, przez takie różne rozmowy.